pójdziemy znowu tropem Dody, czy jej film o dziewczynach z Dubaju może trochę namieszać? Czy ja wiem, to już jest taki oklepany temat. Czemu? Nie szokuje? Kogo? Dobrze, nie było. Ale to już jest takie oklepane. Nie, to już jest nudne po prostu. No przecież wszyscy wszystko wiedzą. Każdy wie, gdzie kto tam co. Co to ma szokować? Nie wiem, no mnie to nie szokuje. Ja mówię oczywiście w swoim własnym imieniu, tak? Nie, to nie. Czyli to jest norma? Nie, że w pewnym momencie każdy dostanie jakąś propozycję? To nie jest normą to, i tak dalej, ale mnie to nie szokuje. No, jeżeli pytasz mnie, tak? W imieniu własnym na ten temat o tym mówię, więc no, odpowiadam na twoje pytanie. No, to jest, no, nie wiem, no, wszystko zjawisko, ja wiem, to było, jest i będzie. No. Ale być może Doda wie, o czym mówi. Skoro ten film powstał i ona jest producentką, to naprawdę musi sporo na ten temat wiedzieć. No. A dlaczego dziewczyny się nie boją tego, że to wyjdzie? Bo to kiedyś wyjdzie, prędzej czy później. Być może się czują chronione. A ty dostałaś taką propozycję, że zapytam wprost, kiedykolwiek? Bo jesteś ładna, jesteś zabawna, jesteś śmieszna, miło się z tobą rozmawia, więc... Zgadnie. Czy padło takie coś? Zgadnij. I jak zareagowałaś? Coś się chyba pomyliło. A. Pomyśl tą główką, nie tą, tylko tamtą. Odpowiadam bardzo czasami bardzo odpowiednio chyba do zadanego pytania. Okej, okay, to teraz już ostatnie pytanie. Czy rozmawiasz z dziewczynami, o których wiesz, że były? Czy rozmawiam? Czy raczej tak niechętnie? Nie, dlaczego? Niektóre są bardzo miłe i sympatyczne. Nie przeszkadza mi rozmawiać z nimi, w ogóle, że były. One nawet się tego nie wstydzą, one o tym mówią. Byłam. Miło wspominam. A on mówi, o! No to fajnie! Okej. Okay. No ja w tym czasie akurat uczyłam się angielskiego. Albo na przykład, nie wiem, no byłam, robiłam jeszcze tam podyplomowy z artoterapii, zaczęłam studia doktoranckie, a ty byłeś w Dubaju. No dobra, ekstra. No cóż, no jest różnica, no ale każdy ma swoją drogę i może wybierać. No dobra, to mamy wszystko, chyba że chcesz zdradzić jakieś nazwisko. Chcesz kogoś wyautować. Nie, nie, nie.